jak już wiecie, 15, jak już wiecie, sobota, jak już wiecie, program Ewy Farnej to lubię. Tada! Jestem po 25 dniach w domu wreszcie. Jestem zachwycona. Jestem trochę wykończona, wycieńczona. Natomiast naprawdę się cieszę. Tydzień temu był duży koncert jubileuszowy i zlot fanów, o którym wam opowiadałam na antenie. Wszystko się udało perfekcyjnie. Jestem zachwycona i poza tym dostałam od fanów bardzo dużo prezentów. Dostałam bardzo dużo prezentów na 10-lecie, ale też z okazji ślubu. Moi kochani, dostałam piękne prezenty. Natomiast od jednej dziewczyny, nie wiem o co kaman, musisz mi to wytłumaczyć, napisz do mnie, bo dostałam, słuchajcie, budyń i galaretkę. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do mojego ciała. Lekko jestem urażona. Nie żartuję. Co się dzieje? Ja idę obczaić, co z tym się robi, bo nigdy nie robiłam żadnego deseru, ale wam wysyłam słodką Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Nelly Furtado, a ja się z nią spotkałam osobiście, śpiewałam przed nią w Polsce, ale no nie, to jest takie przechwalanie, co jest ważniejsze według mnie, bo teraz byłam w Nowym Jorku, słuchajcie, przynajmniej na 2 dni byłam zaproszona jako gość honorowy na pewny polski bal. Pojechałam i oczywiście chciałam zagrać sobie piosenkę cicho na gitarze, więc zabrałam swojego gitarzystę do Central Parku, by sobie pograć, by nie siedzieć w pokoju cały dzień, przecież jesteśmy w Nowym Jorku, była piękna pogoda. Poszliśmy do Central Parku, tak sobie tylko gramy i nikogo to nie interesuje. Wszyscy mają mnie gdzieś, przechodzą. Jestem jedną z wielu, ale tu naraz zatrzymuje się grupka ludzi i słucha. A ja mówię, to na pewno to są jacyś producenci amerykańscy. Pewnie już podbijam USA, robię karierę, nie? I oni podchodzą. Okazuje się, że są Polakami, że poznali piosenkę cicho, że chcą sobie strzelić fotę. Oczywiście byłam przeszczęśliwa, no bo strzelać sobie selfiaki w Central Parku, to się nie dzieje na co dzień. Natomiast chyba zrozumiałam, że Amerykanie mają mnie gdzieś. Nie interesuje ich to, jak śpiewam. No, ale wiecie, no, Ameryka jeszcze nie jest gotowa na mnie. Ja jestem gotowa, ale musimy im dać czas po prostu. Oni zrozumieją pewnie, więc czekam dalej na telefon. Nikt nie dzwoni, ale w międzyczasie ja wam wyślę pioseneczkę What About Us i Pink. A wy tam z Ameryki dzwońcie do mnie, podobało mi się. A to, co mi się wydarzyło, na pewno nie zdarza się każdego dnia. To było totalnie niecodzienne. Jak już wam powiedziałam, byłam w Stanach Zjednoczonych i oczywiście chciałam wrócić do Europy, no bo jak inaczej, musiałam. I poszłam sobie zamówić taksówkę z takiej słynnej aplikacji. Zamawiam, mam 45 minut z hotelu na lotnisko. Przyjechał pan, który nie mówił w języku angielskim, który nie znał miasta, nie wiedział, jak ominąć korki. I wjechałam, słuchajcie, na to lotnisko, no bez paru minut, z 2 godziny. Nie zdążyłam, nie dostałam już do samolotu. Wszystkie inne bilety oczywiście kosztowały $3000 tego dnia, więc ja załamana, ryczę przez pół godziny, nie wiem, co mam robić. Później się ogarniam. Kupiłam jakiś bilet zaraz po północy, czyli już następnego dnia, za bardzo mało pieniędzy. Później okazało się, że ja lecę jakimiś liniami ukraińskimi. To jest stary samolot. Leciał ponad 9,5 godziny. Ja byłam później 4 godziny na Ukrainie, nie wiedziałam co i jak. Poza tym ja nie znoszę latać, strasznie się tego boję. No ale jestem tutaj cała i zdrowa. Wszystko poszło w sumie okej, no i przynajmniej mam co opowiadać. Natomiast powiem wam szczerze, nie znoszę wydawać kasy na błędy. I właśnie to mi się wydarzyło. Już sobie mogłam lepiej kupić tą torebkę z tego Chanela jakiegoś, pójść do tego Diora czy gdzieś tam, a nie, wiecie, no, wydawać pieniądze na błędy. Taka bardzo wkurzona poszłam do tego sklepu, powiedziałam, jak już wydam tyle kasy na błędy, kupię sobie jeszcze tą torebkę. Oczywiście wszyscy mnie wyśmiali, bo wiedzą, że taka nie jestem, na pewno bym sobie nic nie kupiła. No ale poszłam. A facet z ochrony, słuchajcie, zamyka mi przed nosem i mówi, przepraszam bardzo, my teraz mamy ważnego klienta. Zaraz otworzymy za 10 minut. Ach, chyba te luksusy po prostu nie dla mnie. A w RMF FM niezwykłe, zwariowane historie i mnóstwo gorących numerów. Ewa Farna to lubię! Jak byłam w Stanach, wiem, że o tym opowiadam dzisiaj cały dzień, ale po prostu mam takie wrażenia, że są niesamowite. Poza tym chciałam, żeby było trochę z pompą, nie? Żeby było takie och, ach. Poszłam do takiej super restauracji, w ogóle z widokiem na najwyższym piętrze. Miało być super menu degustacyjne, do tego jakieś winka, coś tam. Zapłaciłam oczywiście nieziemską kasę za to. W życiu nie wydałam tyle pieniędzy na jedzenie. Niech będzie super przeżycie. Słuchajcie, jedzenie było totalnie przeciętne. Poza tym akurat tego wieczoru nie była żywa muzyka, czy tam muzyka na żywo.
Oczywiście, jak inaczej, nie? Jak ja tam byłam, to akurat musiało wypaść. Więc poszali playlistę śniadaniową, 5 numerów w kółko. A wiecie, menu degustacyjne, siedzicie tam chwilę, chyba z 3 godziny siedzieliśmy. No i 5 numerów w kółko, ja nie mogę. Mam takie uczucie, że po prostu kosmos, Bóg czy energia jakieś dały mi do zrozumienia, że takie życie nie jest dla mnie. Powinnam chyba nadal chodzić do Baru Mlecznego na jedzenie. Nie powinnam nosić, kupować tych drogich torebek. Powinnam po prostu kupować w sieciówkach i to mi wszyscy dają do zrozumienia. Więc opuszczam to życie luksusowe. No ale są ważniejsze rzeczy oczywiście. Zaraz puścimy wam numer Aerosmith Crying, a ja słyszałam, że piosenkarz z Aerosmith jest w szpitalu, że tam coś niedobrze się dzieje, że trasa odwołana i tak dalej. No trzymamy kciuki, bo zdrowie najważniejsze. No i wysyłamy Aerosmith. Wszyscy go kochamy. Ja tak uwielbiam patrzeć z okna na te jesienne kolory. Uwielbiam. I ostatnie ciepłe dni, babie lato. No muszę sobie jeszcze kupić jakieś szaliki. Fajne te swetry ciepłe, wiecie, ja to uwielbiam. No ale jeszcze nie zdążyłam pójść na zakupy. Nie wiem jak wy dziewczyny. Tak naprawdę ja weszłam w tą jesień jeszcze w ogóle w sandałach. Ze skarpetkami. Jak mi zdradziła moja koleżanka. Tak naprawdę to w Polsce też się dzieje, tak? Ja myślałam, że to taki typowy czechizm, jakby skarpetki w sandałach. No ale fajnie wiedzieć, że są sąsiedzi, którzy mają tak samo. Jak zdjąć te skarpety, ja wam wysyłam swoje na ostrzu. Słuchacie sobie RMF-iku, a ja szukam nowości na temat miłości. Cały czas w niej siedzę. Jestem taka szczęśliwa, że znalazłam faceta, z którym chcę się zestarzeć, z którym chcę spędzić resztę życia. Bo naprawdę szczerze bałam się o to, bo jak widziałam dużo piosenkarek, aktorek, tak naprawdę kobiet sukcesu, to są kobiety, które sobie same jakoś tam zawsze poradzą, są niezależne, no to zawsze miały tak jakoś trudniej z tymi związkami. Więc cieszę się bardzo, że znalazłam faceta, gdzie jest dobrze, ale teraz czytam o tym, że Edyta Górniak rozstała się z Williamem, ze swoim facetem, z którym była gdzieś tam w Stanach, sobie go znalazła. No wiecie, to tylko obrazek, nigdy nie wiemy, co tam się dzieje w środku tego związku. Tak samo jak nie wiemy, czy prawda, czy oni się rozstali, czy nie. Ale skoro oni piszą, piszą, to ja mówię, mówię. Więc pani Edyto, z wszelkim szacunkiem chciałabym pani pożyczyć coś, co ostatnio słyszałam. Jeżeli jeszcze nie spotkałaś mężczyzny, z którym chciałabyś się zestarzeć, nie martw się o to. Bez niego też się zestarzejesz, może tylko trochę wolniej. Tak mi powiedziała moja mama, ja tylko przekazuję. Ewa, no nie daj się prosić. Opowiedz nam coś szalonego. Ewa Farna, to lubię, tylko w RMF FM. Where is the love, my love, my love? O tak, ten numer Black Eyed Peas kiedyś tańczyłam na dyskotekach na ten numer, a teraz siedzę i przy nim rozpakowuję prezenty ślubne. Dostałam bardzo dużo od fanów wina i szampana. Dostałam też bardzo dużo słodyczy. Więc słuchajcie, wystarczy tak na 3 miesiące, więc jakbyście mnie widzieli przed świętami jakąś taką niewyraźną, to wiecie dlaczego. Okej? Okay? Ślubnych prezentów się nie wyrzuca, więc trzeba po prostu je wypić, je zjeść. Więc jakbym wyglądała jakoś tak niefajnie, to wiecie dlaczego. Wysyłam wam teraz pioseneczkę sympatyczną, bardzo ładną. Eda Sheerana, mojego ulubionego, jak wiecie, puszczam go cały czas. Taki on jest też niewyraźny, ale jak mów tym ładnie. Piosenka perfect. Dua Lipa, a wy do mnie wypisujecie SMS-y, wiadomości, maile. Co tam Ewa, jak tam po ślubie, jak się czujesz jako nowa mężatka, młoda mężatka? Kochani, właśnie dlatego ślub odbył się w sekrecie, żeby nie było dużo spekulacji, żeby nie było dużo wmieszania się w prywatność. Więc kochani, pozwólcie, że zostawię to tak, że dałam sobie zdjęcie na Instagrama i na Facebooka, by poinformować bezpośrednio swoich fanów o dużym wydarzeniu w moim życiu. Natomiast jeżeli tak strasznie pytacie, naprawdę nic się nie zmieniło, wszystko jest tak samo. Ciągle jestem trochę piźnięta, tak, dla was zostaje ciągle Farna. Ciągle jestem taka, że chcę śpiewać. Może coś się zmieniło w percepcji ludzi. Dużo osób myślało, a to ten dzieciak, co tam śpiewa dla małolatów. Teraz już jako dzieciaka nie można mnie postrzegać, bo jestem mężatką. No tak, chyba warto trochę dojrzeć. Ale fajnie jest być młodą, wiecie? Młodą i mieć to coś na palcu. Ale o tym już za chwilę, po reklamach. Reklamy na ślub to już zrobiłam.
czytam na swój temat, że obrączka nie taka, jak sobie wyobrażali, że na innym palcu, że na innej ręce. Ojej! Kochani, wiecie co, nie wiem jak w Polsce, ale w Czechach przynajmniej, albo na Zaolziu u nas, nosi się obrączka na serdecznym palcu, ręki bliżej serca. Więc następnym razem, drodzy dziennikarze, po prostu popatrzcie na drugą rękę, bo o tym pierścionku, o czym piszecie, to ja już ten pierścionek mam 4 lata i noszę go bez przerwy. Więc wysyłam wam teraz buziaczki, żegnam się z wami, słyszymy się za tydzień i zapraszam na fakty już za chwilę. Pa!